Hej, hej, witajcie bardzo serdecznie. To jest drugi odcinek Showtime Kubosława. Dziś po przerwie urlopowo-wakacyjnej wracam i mam dla Was bardzo ciekawy temat. Mam nadzieję, że wyrazicie swoją opinię od razu, jak zobaczycie ten odcinek. Dziś będzie o konferencji wschodniej. Konferencja wschodnia poniekąd została sierotą. Odszedł LeBron James, władca wschodu, człowiek, który sprawił, że ten wschód tak naprawdę liczył się zawsze w tym, by zagrozić w finale NBA zachodowi. No i cóż, teraz wszyscy zastanawiają się, co będzie, kiedy już nie ma LeBrona, co będzie z Cleveland Cavaliers, no ale też kto przejmie pałeczkę pierwszeństwa po tym, co pokazywał LeBron. Przyznam szczerze, że troszkę dziwią mnie głosy, że ta konferencja wschodnia będzie nudna, że nie ma tutaj tak naprawdę co zbytnio oglądać, no bo nie ma takich wielkich, prawdziwych gwiazd. Ja się w tym, pod tym względem nie zgadzam. Uważam, że te gwiazdy są, tylko one są troszkę inne od tych, które poszły na zachód, bo na zachodzie mamy taką sytuację, że tam są już albo zawodnicy doświadczeni, którzy zdobywali trofea, którzy grali w finałach, lub byli ich blisko zawodnicy, tak naprawdę poniekąd spełnieni. Ale na wschodzie mamy masę młodego, znakomitego talentu. I tutaj nie lekceważyłbym tego, bo ta tak zwana gra o tron, jeśli ktoś ogląda ten znakomity serial, wie o co chodzi, może spowodować, że na wschodzie będzie się działo znacznie, znacznie więcej niż w konferencji zachodniej, gdzie oczywiście będzie niesamowity ścisk. No ale ja z przyjemnością sobie pooglądam te młode gwiazdy. Młode gwiazdy, których jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Ale kto może tak naprawdę przejąć schedę po Cleveland Cavaliers? Gdzieś tutaj, moim zdaniem, na pierwszy rzut oka wysuwa się zespół Boston Celtics, którzy mają naprawdę wiele, wiele znakomitych talentów. No, Jaylen Brown, Jason Tatum, do tego wracający po kontuzji Gordon Hayward, a także Kyrie Irving, został Al Horford. Także ten skład naprawdę jest ciekawy. Jest Terry Rozier, został Marcus Smart. Więc naprawdę tutaj nie można powiedzieć, że Boston wygląda źle na papierze. On wygląda wręcz fenomenalnie. No, mają godnego sukcesu w Kyrie'ego Irvinga, który chce w końcu udowodnić, że on potrafi wziąć na siebie ciężar. On potrafi grać tak, by zasłużyć nawet na miano MVP. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw Gordona Haywarda, który no niestety, pamiętamy, zeszły sezon, pierwszy mecz i ta tragiczna kontuzja, na samą myśl, och, przychodzą mnie nieprzyjemne ciarki, ale Gordon Hayward wraca, będzie gotowy, trenuje na maksa, rzuca, dunkuje, szybko biega, broni na całego. Naprawdę wydaje mi się, że patrząc na zestawienie Celtics, na to też jak znakomitym trenerem jest coach Brad Stevens, no to tutaj wątpię, żebyśmy musieli mówić o tym, że to jest jakiś taki zespół niegotowy, czy może jeszcze nie przystosowany do tego, by walczyć o najwyższe cele. Wręcz przeciwnie, dla mnie ten zespół to jest jeden z faworytów do gry w finale NBA, ale oczywiście będą starają się w tym przeszkodzić inni, inne organizacje, choćby Philadelphia 76ers. No właśnie, mówiliśmy o tych młodych talentach Celtics, czyli Tatumie i Brownie, no ale co powiedzieć w takim razie o 76ers. Jest nieokrzesany, niesamowity Joel Embiid, jest Ben Simmons, jest kilku doświadczonych, fajnych zawodników także w składzie. No i tutaj naprawdę nie można powiedzieć, że ten zespół będzie nudny do oglądania. Wręcz przeciwnie, uważam, że to, co będą pokazywać teraz nam gracze Filadelfii, może być jeszcze ciekawsze. Ja bardzo liczę na to, że Filadelfia będzie przede wszystkim miała zdrowie, że nie będzie problemów z kontuzjami, bo to tak naprawdę jest w tym momencie dla zespołu Filadelfii najważniejsze, by to zdrowie dopisywało. No i kto wie, być może to będzie jeszcze lepszy sezon. Pamiętajmy, oni w zeszłych rozgrywkach mieli bilans 52-30. To były naprawdę
udane rozgrywki dla nich. No a teraz doszło kilku doświadczonych zawodników, między innymi Wilson Chandler, tak jak mówiłem, jest Embiid, jest Ben Simmons, jest Dario Saric. Zobaczymy, co będzie z Markelem Fulcem. No tutaj sytuacja jest troszkę niepewna, ale to też nie jest tak, że ci 76ers nie mają ciekawych zawodników. Dla mnie to jest zespół, który może naprawdę sporo zamieszać. No są oczywiście Toronto Raptors, choć z Toronto, przyznam, mam ten problem, że troszkę ciężko mi określić, co u nich się będzie działo. Dla mnie to, że pozbyli się DeMara DeRozana, wzięli w zamian fochowatego, jak się okazało w tym off-season, Kawhiego Leonarda, wcale nie musi sprawić, że oni będą lepsi. Wydaje mi się, że Toronto ma znacznie więcej innych problemów, no ale mimo wszystko. Jest Kawhi Leonard, przyszedł także Danny Green, będzie oczywiście dalej Kyle Lowry, jest Serge Ibaka, więc tutaj też są zawodnicy, którzy potrafią wykonać świetnie swoją robotę, no ale czy to starczy, czy ta mentalność Raptors, która od paru sezonów daje im się we znaki, słabsza forma w playoffach przede wszystkim, nie sprawi, że to jednak będzie dla nich ciężki sezon. Mi się wydaje, że gdybym miał obstawiać, no to Raptors mogą być niżej niż 76ers. Jest także bardzo moim zdaniem niedoceniana drużyna Indiany Pacers. Indiany Pacers, którzy gdzieś powolutku będą na pewno szykować się do tego, by sprawić sporą niespodziankę w sezonie 18-19. Wszystko oczywiście za sprawą tego niesamowitego Victora Oladipo. Oladipo, który naprawdę pokazał w minionych rozgrywkach, że odżył, odkąd nie musiał być przy Russellu Westbrooku, no to zaczął się spisywać znakomicie. No i jest on, jest Miles Turner, jest doświadczony, już grający 11 lat w lidze, Young. Jest tych zawodników naprawdę sporo, doszedł jeszcze Tyreek Evans, więc naprawdę dla mnie Pacers mogą być drużyną, która tutaj będzie robić swoje. Może to nie będzie jakiś fenomenalny sezon, ale to powinien być sezon solidny, bez takich wzlotów i upadków. No i ważne będzie to, czy Indiana będzie w stanie to potem przełożyć na playoffy. No ale tak jak mówię, tu też mamy bardzo fajnych zawodników, których warto będzie obserwować. Kto dalej? Wydaje mi się, że powinni liczyć się w walce Washington Wizards, no bo jeśli nie teraz, to kiedy? John Wall, Bradley Beal, Otto Porter Jr., doszedł Dwight Howard. Przyznam szczerze, że ta wymiana, na mocy której Marcin Gortat poszedł do Los Angeles Clippers, w zamian za niego przyszedł Austin Rivers, a w międzyczasie zatrudnili jako już wolnego agenta Howarda. Cóż, czy to im rzeczywiście bardzo pomoże? Nie wiem. Wydaje mi się, że bardzo wiele będzie zależeć od tego, jak zachować się będzie pan, który się nazywa John Wall. John Wall, który jeśli nie będzie miał swoich fochów, który nie będzie skupiać się na tym, że o, jest niedoceniany, nie ma tyle poklasku, na ile zasługuje, no to może wtedy coś się ruszy. No i drużyna, która tak naprawdę mnie bardzo, bardzo mocno interesuje, bo Wizards moim zdaniem mogą awansować do playoffów, raczej powinni, ale nie powinni być zagrożeniem, czy to dla Filadelfii, Indiany czy Celtics. No to teraz chciałem z wami porozmawiać o Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, którzy mają w swoim składzie nikogo innego jak Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, ten grecki bóg koszykówki, jak już się o nim mówi, no chce coś osiągnąć. On wie, że ta konferencja wschodnia szuka swojego nowego lidera, kogoś, kto całkowicie zdominuje, tak jak to robił LeBron. Wydaje mi się, że Giannis jest na to gotowy. Oglądałem jego zdjęcia z tego off-season. Naprawdę, facet przybrał masę mięśniowej znowu. Wygląda nie jak zwykły śmiertelnik, a jak grecki półbóg Achilles, więc naprawdę jestem ciekaw, jak się spisze. No i pytanie, czy razem z nim dojadą do tego wysokiego poziomu jego koledzy. Jest Eric Bledsoe, jest John Hanson, jest Chris Middleton. Ciekaw jestem rozwoju Tona Makera. Wiadomo, że odszedł z drużyny Jabari Parker. No ale jestem bardzo ciekaw, czy Bucks będą gotowi zaatakować.
jeśli zespół dopasuje się do tego poziomu, który prezentuje Janis, no to może być bardzo, bardzo ciekawie. Jeśli nie, no to nawet sam Antetokounmpo nie będzie w stanie ich tak ponieść, jakby się wydawało. Kto jeszcze? Wydaje mi się, że z takich faworytów do playoffów i do tego, by gdzieś starać się o awans do finału konferencji wschodniej, to tyle. Ale to nie oznacza, że my nie mamy innych talentów. Detroit Pistons, jest Andre Drummond. Warto będzie patrzeć na Chicago Bulls, bo tam jest niesamowicie rozwijający się Lauri Markkanen. A więc naprawdę tych zawodników jest całkiem sporo. Oczywiście mamy drużyny, które raczej nic w tym sezonie wielkiego nie zrobią, czyli New York Knicks, bo wiadomo, że Kristaps Porzingis, kolejna wielka gwiazda, na co warto zwrócić uwagę, no będzie jeszcze leczyć kontuzję. Nie wiadomo, kiedy wróci, no ale mimo wszystko warto. Warto będzie ich obserwować. Raczej w tej całej karuzeli playoffowej nie będą liczyć się Hawks. Wydaje mi się, że raczej też nie ma co liczyć na Orlando Magic, Brooklyn Nets. Także tutaj, jeśli miałbym stawiać, to gdzieś ta pierwsza ósemka konferencji wschodniej może wyglądać bardzo podobnie do tej zeszłego sezonu. Pamiętam, wtedy pierwsze miejsce zajęli Toronto Raptors, dalej byli Celtics, 76ers, Cavaliers, Pacers, Heat, Bucks i Wizards. I wydaje mi się, że to może wyglądać podobnie. Zobaczymy, co będzie z Detroit Pistons. Bardzo jestem ciekaw też postawy Charlotte Hornets. Wiadomo, że w tym sezonie, który się już zbliża wielkimi krokami, to właśnie Michael Jordan, jako właściciel Hornets, będzie organizować mecz gwiazd. No i oni bez wątpienia chcieliby też gdzieś zacząć grać dużo lepiej. W tym sezonie bilans 36-46, sporo im zabrakło do playoffów. No ale jak będzie teraz, zobaczymy. Na pewno gdzieś ta konferencja wschodnia będzie dużo ciekawsza w trakcie playoffów, moim zdaniem, niż w trakcie sezonu zasadniczego, bo tutaj powinno się dziać ciut mniej, no ale tak jak mówię, nie lekceważmy tego, co tam się będzie działo, bo jest naprawdę wiele, wiele fajnych talentów. Ktoś może powiedzieć, no okej, nie tak dużo jak konferencji zachodniej. Dobra, konferencja zachodnia to zupełnie inna bajka, ale warto zobaczyć rozwój tych wszystkich zawodników, właśnie Bena Simmonsa, Joela Embida, dalszy rozwój Janisa Antetokounmpo, to jak będzie sobie radzić Victor Oladipo. No, warto też będzie zobaczyć konferencję wschodnią, choćby ze względu na ostatni sezon Vince'a Cartera i Dwayna Wade'a, dwóch legend, absolutnych legend NBA, więc tu moim zdaniem, jeśli ktoś twierdzi, że nie, konferencja wschodnia nie jest dla niego, no to dużo straci jej nie oglądając. Więc dajcie znać, co wy sądzicie. Nie będę dłużej przedłużać. Chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Komentujcie tutaj na YouTubie, na moim fanpage'u, na fanpage'u Magic Basketball, czy na Twitterze. Zapraszam was do tego bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, subskrypcja, like, te wszystkie rzeczy też są ważne. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niebawem.